Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam do analizy partii z rundy trzeciej w Praga Open, gdzie uczestniczę w fantastycznym turnieju, bardzo silnym zresztą i licznym. Moim przeciwnikiem był 16-letni Czech. No, niezwykle groźni są tacy zawodnicy, szczególnie młodzi. No i przejdę od razu do rzeczy. Zagrałem ruch oczywiście D4, przeciwnik zagrał E6. Jak się przygotowywałem troszeczkę na jego partię, to widziałem, że głównie gra posunięcie D5, czyli przechodzi do gambitu hetmańskiego, lub gra obronę Czigorina, czyli D5 i skoczek na C6. Tym razem posunięcie E6. Zagrałem C4 i mój przeciwnik od razu F5. No i stwierdziłem, aha, kamienna ściana się szykuje. No i cóż, według mnie kamienna ściana nie jest najlepszym wyborem, szczególnie dla młodych zawodników, gdyż jest to debiut trudny, taki dosyć twardy. Oczywiście można wygrywać w każdym debiucie, ja tego nie przeczę, ale rozwojowo według mnie jest gorzej. No i cóż, posunięcie F5, zagrałem G3 ustawiając domek, skoczek wyszedł na F6, goniec na G2 i posunięcie D5. Tutaj dosyć szybko rozegraliśmy kilka ruchów początkowych. Skoczek na C3, w ogóle nie trzeba się obawiać o bicie pionka, dlatego że otwiera się wtedy goniec i jest świetnie. Poza tym zawsze możemy zagrać hetmanem i odbić pionkę na C4. C6 ze strony czarnych i teraz już trzeba się liczyć z tym biciem, ale ja sobie z tym nic nie zrobiłem. Zagrałem po prostu skoczkiem, co jest oczywiście dobrym wyborem. Z uwagi na to, jak tutaj by pionek wybił, to skoczek zawsze może wlecieć na E5 i odbić pionka, więc to się wszystko fajnie zgadza. Goniec na D6, jest po raz kolejny roszada i tutaj jest też roszada ze strony czarnych. No i teraz dosyć w zasadzie szybko też zagrałem posunięcie, bo tutaj można grać różnie. Hetman B3 jest ruchem ciekawym, ale postanowiłem zagrać spokojnie hetman C2 z taką myślą, że jeżeli on zagra skoczek D7, to ja zbiję na D5, jeżeli on zbije pionkiem z E, no to sobie skubnę pionka na F5. Oczywiście bicie też pionkiem na C6 można zrobić, no ale wtedy sobie wlatuję na przykład skoczkiem tutaj i męczę tego gońca i myślę, że wolna linia daje mi sporą inicjatywę. Skoczek jednak zagrał od razu na E4. No i pewnie niektórzy z Was pomyślą, no świetnie stoją czarne, przecież skoczek wszedł w centrum, bronią go dwa pionki i jest idealnie. Nic bardziej mylnego, tutaj się w ogóle nie trzeba przejmować taką pozycją. Oczywiście ja tego skoczka nie wybiłem i nie polecam. Trzeba próbować przemanewrować swoje figury i ustawić się w jeszcze lepszych pozycjach, dlatego ta gra tutaj do najprostszych, tak zakładam, nie należy, jeżeli ktoś się nie orientuje w pozycji. Skoczek E1 zostało zagrane, to jest dobre posunięcie. Przede wszystkim plan jest taki, żeby skoczka przestawić na pole D3, ale też grozić posunięciem F3 z wygonieniem tego skoczka, ewentualnie zmuszenie go do wybicia na C3. Skoczek zagrał na D7, no i teraz miałem dylemat, czy zagrać F3, czy skoczek na D3, co jest lepsze. Oczywiście, ruch F3 byłby ruchem słabym, ale ja tutaj rozważałem tylko i wyłącznie bicie na G3 i to bicie dla czarnych no nie jest dobre, choć wygląda bardzo groźnie, bo hetman wjeżdża za chwilę i jest praktycznie mat. Ale jest ruch F4, jeżeli by wjechał hetman, to wtedy skoczek na F3 i tutaj gdzieś hetman musi odejść i po prostu E3. Mamy figurę więcej, aczkolwiek wieża F6, wieża G6, trzeba byłoby się na pewno z tym liczyć, aczkolwiek tutaj też mam szybki skoczek E2 i tego gońca jestem w stanie wymienić, myślę, że z bardzo bezpieczną pozycją. Inne zagranie po ruchu F3 właśnie mogłoby nastąpić takie, bicie na C3 i hetman musi raczej odbić i posunięcie na przykład C5 lub E5. Chodzi o to, że goniec jest zamknięty, skoczek jest wycofany i czarne mogłyby w ten sposób przejąć inicjatywę w centrum. Więc moja intuicja mnie nie zawiodła i postanowiłem poprawić figurę na D3, co jest ruchem absolutnie lepszym. Nie obawiam się bicia na C4 tu pionka, z uwagi na to, że skoczek może wlecieć na przykład na E5, zrobić zadymę w centrum, tutaj też jest opcja po prostu wybicia na E4 lub też skoczek na F4, więc czekałem tylko na to, aż przeciwnik zbije pionka i to centrum sobie rozpruje. W tym układzie przeciwnik zagrał hetman F6. Trochę mnie zdziwił tym posunięciem, ale faktycznie jest atak na pionka, lecz spokojne E3 na razie trzyma pozycję w centrum i zagrał G5. No, tutaj gorąca krew chyba zadziałała z jego strony. Ciężko powiedzieć,
O co tutaj chodziło? Oczywiście wiadomo, że przygotowuje to na pewno jakiś tam ruch F4 czy ruch G4. Trzeba działać szybko. No i teraz postanowiłem zredukować pozycję w centrum, pionek odbił i zagrać F3. No i tutaj byłem już bardzo spokojny, skoczek wybił i odbicie pionkiem, rzecz jasna, żeby bronić i mieć opcję przełomu na E4. Pozycja jest przyjemniejsza białymi, bez dwóch zdań. Tu jeszcze jest niedorozwój figur, aczkolwiek to już przeciwnik poprawia za moment. No i teraz właśnie, przeciwnik zagrał bardzo dobre posunięcie. Myślał dosyć długo, ale wymyślił i posunięcie hetman E6 jest dobrym ruchem. Bardzo ładne posunięcie z uwagi na to, że tutaj pilnujemy po prostu pionka i schodzimy z tutaj takiego, można powiedzieć, rentgenu od wieży. Jak grać dalej? Zagrałem skoczek F2. Zobaczcie, jaką drogę skoczek przebył z F3, E1, D3 i F2. Zwykle to tak bywa w takich zamkniętych pozycjach, ale plan jest jasny. Chcemy zagrać E4. Skoczek zagrał na B6. Tu mnie trochę zdziwił. Myślałem, że skoczek przejdzie tędy, aczkolwiek ten ruch jest jak najbardziej ok. E4 od razu zagrałem. No i teraz każde wybicia tutaj pionków w centrum są dla mnie korzystne. Poza tym widać jeszcze, że goniec bezpośrednio atakuje tego pionka, który szybko się wysunął, więc wydawało mi się, że tutaj pozycja jest już bardzo, bardzo dobra, ale muszę przyznać, że bardzo twardo grał zawodnik. Hetman G6. Wybicie najlepsze dla białych nie jest, bo czarne się rozgrywają. Tutaj również myślę, że najlepsze nie jest. Pionek wybija, jest niby izolowany, ale skoczek świetnie sobie tutaj radzi w tym układzie. Jak grać? No tu przede wszystkim należało przepchać pionka. Niestety ja zagrałem wieża E1, co jest ruchem troszeczkę niedokładnym. Jednak przeciwnik trochę pomógł i zagrał gońcem, dosyć naturalnie. Tu przede wszystkim czarne mogły, nieoczekiwanie dla mnie, zagrać ruch F4. Wydawało mi się, że to posunięcie nie jest najlepsze czarnymi, a okazuje się, że jest. I chodzi o to, że no, wybić raczej nie wolno, trzeba przepchać, no bo tutaj pozycja by się bardzo otworzyła, ale po ruchu H5, bo im H3, bo prawdopodobnie bym tak grał, przeciwnik mógłby wybić, zagrać hetmanem na wolną linię. Oczywiście mata tutaj nie ma, ale straszy. E5, goniec na E7, i na przykład goniec na F1. No ta pozycja mogłaby być tutaj czarnymi bardzo dobra, plan jest jasny. Król G7, wieża H8, straszymy, oczywiście trzeba byłoby się zasłonić, ale nie widać jak się przebić też białymi troszeczkę. No i właśnie, przeciwnik mógł w ten sposób zagrać, nie zagrał. Zagrał gońcem na E6 i ruch E5 od razu, goniec wrócił i goniec na F1 z mojej strony. Tutaj silnik troszkę podpowiada, żeby jednak zagrać F4 i zamknąć pozycję. No, nie chciałem tego robić, dlatego że bardzo zamknięta pozycja dałaby tylko jedną możliwość gry na drugim skrzydle i nie wiem, czy bym sobie tutaj teoretycznie poradził. No, gram z zawodnikiem, z którym trzeba wygrać. No, jego ranking poniżej 2000 elo, wiadomo, że faworyt gra tutaj białymi, gdyż mój ranking jest wyższy, no i no plan był taki, żeby no po prostu to wygrać, więc nie chciałem wszystkiego zamykać, zagrałem gońcem na F1, no broniąc tego punktu, aczkolwiek skoczek jakby wleciał, to zbić za bardzo też jeszcze nie wolno. Wieża zagrała na C8, no tu jest jasny plan zawodnika, ambitnie podszedł do pozycji i chciał przebijać, słusznie zresztą. Zagrałem ruch A4, on C5 i tu sobie wymyśliłem hetman B1 od razu. Dosyć szybko zagrałem, to nie jest też zły plan i okazuje się, że trzeba uważać na ruch A5 wizualnie. I postawą moją ciała, tak mi się wydaje, przeciwnik, mam nadzieję, że się przestraszył, stwierdził, że musi zagrać wieżą i obronić pionka. No i okej. I ta pozycja jest bardzo ciekawa, tutaj można by było zagrać A5, skoczek by wleciał na C4 i goniec D3, naciskając na punkt F5 grozi ruch na przykład G4. No, można by było pozycyjnie w ten sposób grać, ale stwierdziłem, że jak już poszło C5, to gram skoczkiem na D3. Pozycja jest bardzo równa, niby mówi silnik, ale moim planem było wejście skoczkiem na C5, oddanie nawet pionka za cenę właśnie gońca czarnopolowego, który by mi został na szachownicy. I przeciwnik ku mojemu zaskoczeniu bardzo mnie zdziwił teraz posunięciem goniec D7. Nie jest to najlepszy ruch. Zaraz wyjaśnię dlaczego, lecz w tym układzie należało zbić, zagrać F4, ja G4
I pozycja czarnych tu się wydaje być po prostu lepsza. Nie widać białymi, jak się przedostać, jak się w ogóle wybijać. Czarne zdążyły skonsolidować wszystkie figury, mają jasny plan, zdwojenie wież i powoli tutaj ten skoczek na C4 mógłby wlecieć. To byłoby na pewno ciężkie do gry dalej białymi. No ale tak jak mówię, goniec zagrał na D7 i tutaj się już posypała lawina uproszczeń, co jest dobre dla białych, bo się pozycja po prostu otwiera. Taki ruch wyczułem, że jest zły od razu i to się sprawdziło. Po prostu przeciwnik atakuje mi pionka. No i trzeba tam liczyć, że na przykład A5, skoczek wchodzi i tak dalej. Ale nie. Tutaj od razu postanowiłem zbić skoczkiem na C5 pionka. Mój plan jeden się udał, bo goniec wybił, pionek wybił, no i mój goniec czarnopolowy nie ma przeciwnika na planszy, więc jest dobrze. I teraz, no oczywiście jakieś tam liczenie typu wieża C5 to jest ruch A5, trzeba się liczyć z biciem pionka, no i tutaj na pewno byłoby super. Skoczek jednak, ku mojemu zaskoczeniu, zbił na A4. No i ta pozycja już się robi bardzo ciężka czarnymi w postaci bardzo prostego ruchu hetman B4. Przepraszam najmocniej, nie hetman B4, wróć, ja tu się pomyliłem, jeszcze jest wtrącenie. Wtrącenie bardzo ważne, właśnie, bo to jest chyba kluczowy moment. Posunięcie E6. Posunięcie E6. Oczywiście nie można zbić gońcem, bo skoczek tutaj wisi. Jak skoczek weźmie na razie, a jak skoczek w tym układzie wziąłby pionka, no to na przykład hetman D3 i atakuje skoczka, atakuje gońca. Bardzo ważny ruch wtrącony, który zapomniałem, przepraszam najmocniej. Goniec zagrał teraz na pole C6. To było dla mnie zdziwienie. Myślałem, że goniec wycofa się na E8, lecz w tym momencie właśnie hetman wjeżdża na B4 i tu się okazuje, że skoczek ma problem. Grozi wzięcie dwóch figur za wieżę. Nastąpiło A5, przestraszenie hetmana, hetman na D4, no i tu już jest bardzo, bardzo dobrze białymi. Hetman zagrał na G7, próba jakiejś tam kontry. No i oczywiście myślałem, zastanawiałem się chwilkę, czy nie zagrać na przykład wieżą tu, ale nie. Po prostu uprościłem pozycję, wieża zbiła tutaj na A4. Oczywiście jak zbije hetman, to wieża zbija i mamy figurę więcej, więc goniec musi odbić. Hetman odbił i jest bicie na C3. Oczywiście on mi zbiera trochę pionków. Jest atak na wieżę, na pionka. Postanowiłem po prostu zagrać królem. Szach nastąpił i goniec na E3. No i teraz ważny moment. Przeciwnik zagrał tutaj. Przede wszystkim należało próbować gry poprzez hetman C2 i uprościć tę pozycję z uwagi na te dwa groźne pionki, co naprawdę to wygląda bardzo groźnie, lecz moje atuty też są w postaci wolnego pionka i pary gońców, które też szybko się rozgrywa. I przykładowo, jakby król zagrał na G1, pionek by maszerował, mogłoby się robić gorąco, wtedy goniec by wleciał na B5. Tak bym na pewno zagrał, bo tutaj trzeba pilnować tego pola. Jeżeli A3 by leciało do góry, to ja też idę E7 i już grożę przemianą pionka na hetmana, więc wieża musiałaby prawdopodobnie wrócić i ja wtedy zbijam na G5. Jeden pionek odzyskany, goniec jest w stanie obronić tego pionka. Pionek by szedł, goniec F6, król na przykład by podszedł i goniec A1. Ta pozycja dla białych jest wygrana, choć wymaga na pewno jeszcze troszkę techniki i uwagi, bo przy takim pionku trzeba bardzo uważać. W każdym razie, przeciwnik zagrał tutaj. No i byłem już o wiele spokojniejszy. Moim pierwszym planem to jest oczywiście też zagranie gońcem na B5, oddanie tego pionka, nie było go jak za bardzo obronić, bo tutaj jakby na przykład goniec odszedł na przykład na D4, no to tam wieża by zagrała i tego pionka by mnie tak czy siak skosił, więc postanowiłem zagrać tak. Przy okazji przyblokować pionki, ale też grozi goniec D7, na przykład z obroną. Przeciwnik od razu wziął i ja wziąłem na G5. Nastąpił szach, zasłona, hetman F6, goniec D4 po namyśle krótkim. Jest hetman H6 i król G2. Zwróćcie uwagę, że jak nastąpi szach, to wieża się zasłania i to wszystko działa. Wieża nie może wejść na C2, to są bardzo ważne momenty i dobre obliczenia. Przeciwnik zagrał B6, obronił po prostu pionka, no ja w tym momencie mówię, gram F4, nie puszczam nigdzie hetmana. Wieża AC8 i odejście gońcem na D3, tutaj nie wpuszczam nigdzie żadnej wieży, więc jest dobrze. Poza tym kontra wieża na E8 grozi.
bicie też na F5. Hetman zagrał na G6, no i tutaj dość prosto, praktycznie hetman na B5, hetman na F7 z obroną, no to skosiłem pionka, ten poleciał do dołu, no i myślę, że tutaj wiele ruchów jest bardzo dobrych, ale proste zagranie takie, nie można tutaj się zasłonić, goniec broni, tu wisi, więc w ten sposób zagrałem i przeciwnik postanowił wymienić wieże, no bo te wieże nie miały tutaj nigdzie dobrej gry, tak jak widać. No i cóż, prosta sprawa, bicie, przepraszam, nie hetman F8, tylko bicie na E8 i hetman F6. Nawet już ten pionek mnie nie interesował, zresztą jest chwilę broniony. Hetman F6 w każdym razie tutaj już wygrywa partię bardzo szybko, grozi hetman H8. Tu nawet nie trzeba jakiejś specjalnego liczenia. Te gońce są tak silne, że przy odkrytym królu partia się kończy. Moi drodzy, no cóż, 2 punkty na 3 partie, jest dobrze, przegrana tylko z arcymistrzem, zobaczymy co będzie dalej. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w rundzie 4. Trzymajcie się, cześć.